Monika Jaruzelska, kobieta elegancka, dyrektorka szkoły stylu, aktywna dziennikarka, a przede wszystkim matka. Jak łączy Pani te wszystkie aktywności, godzi sobą pracę i wychowanie dziecka? Przepis na życie Moniki Jaruzelskiej, spełnionej kobiety XXI wieku. Pani, o spełnieniu to jeszcze myślę sobie tak, że jeszcze wszystko przede mną, jeżeli w ogóle człowiek może być w pełni spełniony. Czy ja sobie radzę? Ja myślę, że no, radzę sobie tak jak większość matek i jednocześnie osób, które pracują zawodowo. Przypłacamy to taką przyspieszoną narracją, powiedziałabym, swojego życia, kiedy właściwie odpoczywamy stojąc w korkach i wtedy, kiedy jesteśmy wyłączone z jakiejś czynności, bo i tak zamyka nas samochód, powiedziałabym, że to nie jest dobre życie. Żyjemy za szybko, za intensywnie i jakoś nie będę tutaj propagatorką takiego właśnie myślenia o tym, że właśnie spełnienie, sukces. Żyjemy za szybko, za intensywnie, za głośno. Czyli nie na wszystko po prostu starczy nam czasu na nasze plany, które byśmy chcieli zrealizować, na jakieś dodatkowe wyjście do kina z dzieckiem? Nie, to nie o to chodzi, że myślę, że nam brakuje czasu na wyciszenie, że żyjemy w takich czasach i w takim ogromie obowiązków, że dzisiejsza kultura jest trochę taką kulturą open space'u, tak jak wyglądają nasze biura, jak coraz częściej wyglądają przedziały właśnie wagony w pociągach, że nie ma przedziałów, że nie ma ścian. Jest właśnie internet, który też jest taką otwartą przestrzenią i trudno o pewną taką psychiczną intymność. Skąd pomysł na założenie szkoły stylu? Ten pomysł ewoluował, ponieważ najpierw szkoła stylu była pomyślana jako forma działalności głównie dlatego, że miałam dużo zamówień od firm i ciągle mam prowadzenia szkoleń, takich z autoprezentacji, z psychologii mody i z psychologii mody w biznesie, również z dress code oczywiście. Potem od tych firm również indywidualnych konsultacji, indywidualnych takich spotkań, warsztatów z kobietami, również z psychologiem, również z makijażystą, z sesją zdjęciową, takie metamorfozy, które się odbywały. A teraz właśnie szkoła stylu to przedsięwzięcie głównie uczące osoby, które chcą się modą zająć. To jest taka inicjatywa wspólna z Elle. Kim są uczestnicy, osoby, które uczestniczą do Pani szkoły stylu? Czy co w niej znajdą oprócz tych takich przedmiotów głównych, prawda? Wizerunek, dress code, etykieta? Bardzo dużo rzeczy takich, żeby na modę spojrzeć dużo szerzej, że moda jest takim zjawiskiem psychologicznym, zjawiskiem antropologicznym, że moda jest pewnego rodzaju komunikatem o nas samych, o ludziach, z którymi przebywamy, o naszym stanie psychicznym, o naszej osobowości. Może podkreślać naszą ekspresję, a może też być w kontrze do nich, kiedy wtedy czasami czujemy dyskomfort, patrząc na przykład na taką osobę właśnie, która coś takiego wyraża. Także moda traktowana dużo głębiej i dużo szerzej niż tylko same najnowsze trendy, długości spódnic, kolory i tak dalej. Chociaż psychologia kolorów to akurat jest jedno z zagadnień bardziej mnie interesujących. Projektuje właśnie Pani kolekcję pod nazwą Inteligencka kolekcja Moniki Jaruzelskiej. Nasuwa się jedno pytanie. Skąd pomysł na taką nazwę i czy projektowanie jest tylko dla inteligentnych? Projektowanie, myślę, że tutaj wzięło się z czego innego. Wzięło się z pewnego takiego buntu myślenia o tym, że no, większość polskich projektantów myśli o tym i to, co potem pokazują pisma kolorowe, to, co potem pokazuje się też na plotkarskich portalach. To są celebrytki na czerwonym dywanie i właściwie im się dedykuje, projektanci dedykują. A ja bym powiedziała, że tak chciałam tworzyć dla właśnie takich kobiet, które są nie są celebrytkami, są
kobietami, które właśnie lubią czytać książki, kobietami, które czekają na nowy film Woody'ego Allena, które słuchają muzyki poważnej czy też jazzu. I o takich kobietach specjalnie się nie myśli. I taką myślałam sobie, że to jest też może być jakimś pomysłem niszowym. Natomiast też taki mój pomysł, tu zachęcam do zobaczenia na mojej stronie facebookowej, jest projekt, który się nazywa Humanizacją Mody, gdzie zamiast modelek występują kobiety, które coś sobą reprezentują, mają jakieś interesujące zawody, pasje, są w bardzo różnym wieku, noszą różne rozmiary i właśnie moda z ludzką twarzą, nie moda na czerwone dywany, tylko w modzie najważniejszy jest człowiek, nie tylko ładna buzia, ale przede wszystkim to, kim się jest. Pani ma swojego wideobloga, to jest kanał na YouTubie, który nazywa się Bez Maski. Zaprasza Pani do tych wywiadów różnych znanych ekspertów ze świata polityki, nauki, kultury, sztuki. Czy mogłaby Pani uchylić rąbka tajemnicy? Jak i gdzie szuka Pani informacji, przygotowując się do tych wywiadów? I ile to zajmuje czasu? Troszeczkę warsztatu takiego typowo dziennikarskiego. Jeśli Pani mogłaby nam zdradzić, to będziemy niezmiernie wdzięczni. Bardzo, bardzo różnie to było. To ja myślę, że czasami inspiracją do tego jest książka, która akurat wychodzi, tak jak było w przypadku Superniani, tak, pani Zawadzkiej. Napisała książkę, a ponieważ pani Zawadzka mnie interesowała i program Superniania i wszystkie programy, które mam nie tylko mnie jako matkę, ale również jako osobę, która w jakiś tam swoim momencie życia zajmowała się psychologią i zainteresowało mnie właśnie, jaka jest Superniania, co myśli, i książka bardzo przede wszystkim mnie zainteresowała, więc to jest jeden klucz. Drugi klucz jest taki, że jest to reagowanie też na pewne rzeczy, które się dzieją aktualnie, tak? I to była rozmowa, powiedzmy, kiedy zaczęła się historia z coming outem Kasi Figury dotyczącym katowania jej przez męża i kiedy podniosło się takie właśnie głosy bardzo uwiarygodniające całą tą sytuację, no to wtedy właśnie napisałam na swoim blogu i zaprosiłam również psychologa społecznego, żeby zastanowić się, dlaczego tak łatwo oceniamy, dlaczego tak łatwo wierzymy, dlaczego tak łatwo wierzyliśmy Kasi i Figurze, kiedy pokazywała, że jej partner jest idealny, i dlaczego teraz tak łatwo wierzymy, że jej partner jest katem, dlaczego nie zadajemy sobie pytań, dlaczego wybaczyliśmy Kubie Wojewódzkiego, a nie dlaczego nie wybaczamy Michałowi Figurskiemu, dlaczego atakujemy Monikę Richardson, a właściwie w spokoju zostawiamy Zbyszka Zamachowskiego, tak? I czasami właśnie szukam odpowiedzi na takie pytania razem ze specjalistami tutaj dotyczącymi, właśnie tutaj to był w tym temacie, o którym mówię, to był z doktorem Konradem Majem z SWPS-u rozmowa na temat feminizmu z doktorem Jackiem Wasilewskim z Uniwersytetu Warszawskiego Kulturoznawcą, no i zawsze niezawodnym profesorem Godzicem, czy też profesorem Bralczykiem. Ale czasem to są rozmowy właśnie tak jak z Moniką Richardson, no i teraz rozmowa chyba taka dla mnie emocjonalnie najważniejsza, rozmowa, która jest taką rozmową po rozmowie, ponieważ w styczniu moim gościem była Magda Prokopowicz, która w czerwcu zmarła, osoba, z którą współpracowałam, ale też emocjonalnie byłam związana. Teraz zaprosiłam do swojego programu i ten program można już oglądać, Bartka Prokopowicza, męża, wdowca po Magdzie, którego już zaczął się pokazywać z Halinką Młynkową i wokół tego już się zrobił, w cudzysłowie powiedzmy, pewien skandal. No i myślę, że ta rozmowa, która w tej chwili już jest dostępna, jest taką najmocniejszą rozmową dotyczącą tego, czy sam tytuł jest Życie po życiu, tak? Czyli o śmierci bez patosu. Kiedy możemy zacząć żyć i jak naprawdę wygląda życie osoby, która towarzyszy komuś odchodzącemu.
Czy ostatnio jakieś wydarzenie poruszyło Monikę Jaruzelską? Tutaj już może odpowiedź była we wcześniejszym pytaniu, ale może jeszcze coś, co się działo i może nie na scenie politycznej. Gdzieś emocjonalnie panią dotknęło i skomentowała to pani w jakimś felietonie. Ja tak powiedziałabym, reaguję dość żywo, natomiast raczej właśnie staram się tak nie oceniać, bardziej zadawać pytania niż właśnie być czymś zbulwersowana, oburzona, poruszona. Bardziej przyglądać się, bardziej się interesować niż wydawać właśnie sądy i też ulegać jakimś silnym emocjom. Czy często pani odwiedza Trójmiasto i czy ma pani w Trójmieście ulubione miejsce? Tak, często niestety nie. Ostatnio byłam w czasie wakacji, kiedy kilka dni spędzałam w Dębkach i padał straszny deszcz, a byliśmy z synem i przyjechaliśmy do Gdyni, do kina i chodziliśmy po porcie. Także to był ostatni raz, ale bardzo lubię Trójmiasto, szczególnie dzielnice willowe Sopotu. Marzenia, plany na przyszłość Moniki Jaruzelskiej. Oj, z marzeniami, jak się już jest w moim wieku, to akurat z marzeniami. Ja myślę, że tak bym powiedziała zachowawczo, no, żeby nic złego się nie wydarzyło w najbliższym czasie. To są, powiedziałabym, marzenia. Natomiast plany, bardzo chciałabym rozwinąć ten mój projekt tych rozmów. Rzeczywiście on mnie wciąga. Ja staram się też tak, żeby ten program wywoływał dyskusję bardziej i to wydaje mi się, że coraz bardziej mi się udaje.